hitfirstboxing.com. We in the house with Artur Szpilka. Artur Szpilka, jest tak. Najważniejsza twoja walka w twojej historii, w twoim życiu. Jest tutaj Brian James, który siedzi za tobą. Miałeś szansę już spotkać się z nim, zobaczyć się z nim w sekundę, nic? Tak, no spotkaliśmy się, przybiliśmy sobie pionę i czekamy teraz na walkę, tak? Jeden i drugi jest przygotowany. Zapytałem się, czy jest gotowy. Powiedział, że jest, no i dobrze. I będziemy napierniczać. No, 25 będzie, będą niesamowite emocje. Najważniejsze są, ludzie dużo mi pytają się, sytuacja. Niedziela, była niedziela, wylądowała w Chicago, wychodzi z samolotu, podbijają do ciebie cynicę. Jak to wygląda ta cała sytuacja? Co się stało tam? No to już było. Wróciłem, jestem, na szczęście nie ma tu o czym gadać. Jestem, trzeba się skupić na tym, co jest. To, co tam było, to mówię, ja się na tym w ogóle nie koncentruję. Teraz jestem tu, jestem dwa dni przed walką i to jest dla mnie najważniejsze. Ale wiem, gdzie w tym samolocie to musi być jakiś efekt psychiczny na ciebie, gdzie to trochę musiałeś, nie wiem, widzisz cały czas, jest uśmiechnięty. To jest mnie rozpierdala, gdzie naprawdę znam tylu bokserów, przed walkami nie są uśmiechnięty, nie mają radości, są kurwa wkurwieni, już są totalnie, gdzie mają, wiesz, taką emocję, a ty uśmiechnięty, zadowolony, gdzie jesteś tu, nie możesz doczekać do tej walki, ale w tym samolocie, no co były twoje myśli, co tam myślałeś? Nie no, jak wracałem, to myślałem, że już nie przyjadę, bo rozmawiałem z menadżerami. Rozmawiałem przede wszystkim z ludźmi, którzy się na tym znają i mówią, że załatwić coś takiego w tak krótkim czasie to jest niemożliwe, tak? Impossible, ja. Ale no co, ale na szczęście się udało i tu jestem, tak? Czyli do końca gdzieś tam wierzyłem. Wierzyłem, że po prostu przyjadę i będę tutaj z wami, tak? Będę tu przede wszystkim boksował, więc trzymałem dietę, trzymałem wszystkie rzeczy tak, jak powinno to wyglądać. No i co, i teraz jestem tutaj i... Widzicie, tak? No miałem szansę przez ostatnie dwa dni widzieć twój trening i widzę totalnie dużo zmianę. No widziałem się ostatnio to dwa lata temu w Mohegan Sun na twoich walkach, ale przez ten czas te walki, gdzie miałeś no, ten Mike Molo, ale ta zmiana, gdzie demnicznie, speed, no masz taki speed na tym, gdzie to widać, że cały czas chyba pracujesz na nogi, na chodzenie na nogach. Dokładnie, nogi poprawiłem, siła jest, szybkość jest, no sami zobaczycie, 25 będzie wojna i to nie podlega żadnej dyskusji, będzie grubo. Będzie grubo. Artur, no już nie możemy się doczekać, parę słowa na twoich pięknych kibiców, rodzina, wszystko na całym świecie. Pozdrawiam wszystkich, kocham cię kochanie, pozdrawiam całą swoją rodzinę, przyjaciół, Oczyża, wszystkich, Miśka, trzymajcie się. Hej, pozdro. Dziękuję serdecznie.